Cześć, dzień dobry, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witam Was dzisiaj w zamrażarkowym vlogu. Porozmawiamy sobie na temat morsowania w zamrażarce. Dlaczego? Po pierwsze, sporo pytań o to dostaję od osób, które wiedzą, że takie sporty ekstremalne uprawiam. Natomiast ja, kiedy już ponad rok temu wyprowadziłam się z Warszawy, gdzie miałam w miarę blisko do miejsca, gdzie morsowałam, po prostu do akwenu, i okazało się, że tutaj po prostu średnio to miejsce jest. Poza tym zawsze jakby ten czas i to organizacja, że trzeba dojechać w to miejsce i tak dalej, sprawiała, że ja nie morsowałam tak często, jakbym chciała. Więc postanowiłam poszukać jakichś alternatywnych źródeł. I wtedy, to już o tym chyba mówiłam na jakimś filmie, przypomniał mi się Tony Robbins, który jest szkoleniowcem, psychologiem, mówcą, trenerem i bardzo wiele znanych osób, m.in. Serena Williams na przykład prowadził, który mówił, że po prostu dla niego wchodzenie do zimnej wody codziennie jest mega metodą na po prostu takie nakręcenie się na cały dzień, na wyjście ze swojej strefy komfortu. No i on to robi po prostu u siebie w iluś tam willach i domach na całym świecie, bo na przykład ma dom nad jeziorem z górskim potokiem, cokolwiek. No ja wiedziałam, że mnie na to stać nie będzie, ale jak się okazało, można w domowych warunkach nawet codziennie wchodzić do zimnej wody i korzystać z tych mega, mega korzyści, jakie korzystać z korzyści, jakie daje nam to zimno, nie wydając na to kupy pieniędzy. I wtedy szukałam informacji na temat właśnie tego, bo gdzieś widziałam, że ktoś morsował w zamrażarce, chyba Rafał Wilk, z tego co kojarzę. I takich informacji było bardzo mało. Dlatego też nagrywam dla Was ten film, bo być może jest ktoś, kto tego potrzebuje. Zresztą już wiem, że niektórzy moi podopieczni i osoby, które gdzieś mnie obserwują, również sobie zaczęły morsować w zamrażarce, więc jeżeli komuś mogę tym pomóc, to super. Jeżeli ktoś stwierdza, że jestem szalona i wariatka i w ogóle, to spoko, jakby luz, nie mam z tym problemu. Natomiast uwierzcie mi, że dla mnie wchodzenie do zamrażarki za każdym razem to jest wyjście ze swojej strefy komfortu, bo pierwsze kilkanaście, czasem kilkadziesiąt, w zależności od tego, jak zimna jest woda i jak ja mam danego dnia, jakby jak mój organizm funkcjonuje, no to na początku wiadomo, że jest to szok, bo organizm musi dopiero tą hormonalną odpowiedź zrobić, tak? Więc ja wyłażę za każdym razem ze strefy komfortu, ale z drugiej strony uwielbiam to, bo teraz na przykład jak już siedzę w tej wodzie, która dzisiaj nie jest najzimniejsza, to zaraz Wam powiem, to po prostu ja czuję się mega i daje mi to nie tylko korzyści zdrowotne, ale też korzyści mentalne. Ale o tym, co daje morsowanie, już było i pewnie jeszcze będzie, więc przejdźmy dzisiaj do konkretów odnośnie zamrażarki. Moja zamrażarka, bo o to bardzo często pytacie, ma 96 cm długości, około 66 szerokości i na głębokość ma jakieś 76. 96, 66, 76. Ma 260 litrów, jeżeli chodzi o pojemność. I ona tutaj ma taką jakby półeczkę, która jest fajna, bo jeżeli ktoś na początku na przykład nie chce się zamaczać tak całkiem i nie chce po prostu po szyję wchodzić, tylko na przykład tak jak ja teraz, to można rzeczywiście sobie na niej usiąść. Natomiast ona też dla mnie jest świetna do takiego podparcia się, bo ja zazwyczaj leżę w ten sposób. Więc ja po prostu, że tak powiem, tyłkiem, nie widzicie tego, ale ja tyłkiem teraz po prostu sobie tej półeczki dotykam i idealnie się tutaj mieszczę. I jeszcze dla wygody, i to Wam polecam, mam po prostu taką zwykłą poduszkę samochodową i ja sobie ją, żeby mnie szyja nie bolała, po prostu sobie ją zakładam i wtedy się opieram, chociaż nie wiem, czy nie kupię jakiejś takiej, bo z tego co wiem, są do wanny takie specjalne zagłówki, więc być może się w coś takiego wyposażę, chociaż to mi w zupełności wystarcza. Jak taką zamrażarkę wybrać? Ja moją standardowo, tak jak wszystko, chciałam kupić na necie, ale udałam się jednak do sklepu po prostu z takim AGD i poprosiłam po prostu pana, który był bardzo miły, że ja potrzebuję taką zamrażarkę, do której będę mogła wejść. Pan najpierw dziwnie na mnie popatrzył, ale potem po prostu pozwolił mi, bez butów oczywiście, kulturalnie, po prostu wypróbować kilka zamrażarek, które stały na ekspozycji. I tym sposobem znalazłam tą oto zamrażarkę. I po prostu ona była idealna, więc jeszcze z dostawą do domu. Kupiłam ją za niecały 1000 zł, już nie pamiętam dokładnie ile to było. To jest zamrażarka firmy MPM, mi to nie mówi nic, ale jakby doszłam do wniosku, że to nie jest najważniejsze, jakiej to jest firmy.
ponieważ jakby korzystanie z tej zamrażarki jest mega, mega proste i już mówię Wam, jak cały ten proces wygląda. Ja na początku bałam się trochę tego, że ta woda po prostu mi gdzieś zacznie wyciekać. Więc może widzieliście moje wcześniejsze vlogi, jak ja tutaj siedziałam w zamrażarce, a tu wokół były takie folie. Kupiłam takie folie basenowe w sklepie ogrodniczym i po prostu wykładałam tą zamrażarkę tą folią. No było to jakby trochę takie utrudniało, że tak powiem, życie, ale było ok. Natomiast to, co zrobiłam wcześniej, bo musicie wiedzieć, że jak napełnicie zamrażarkę wodą, jeszcze do niej wejdziecie, ale już sama ta woda, już nieważne tam, że ile ważycie Wy, to ona jakby robi takie ciśnienie, że to rzeczywiście bardzo jest duży jakby napór na korek, który jest w każdej zamrażarce na dole, taki po prostu, który jeżeli używamy zamrażarki jak każdy normalny człowiek do zamrażenia jedzenia, no to po prostu możemy go otworzyć i tam jakaś delikatna ilość tej wody może sobie wypłynąć. Więc ja po prostu to, co zrobiłam, a w sumie nie ja zrobiłam, tylko teściu mi uszczelnił ten korek, no po prostu standardowo uszczelnił, zakleił i tam po prostu nic nie przecieka. I to, że nie potrzebuję tej folii, to dowiedziałam się o tym przez przypadek, wtedy kiedy po prostu raz jak zamroziłam wodę, no to ona, rzeczywiście ją zamroziłam i było trochę lodu i gdzieś mi ta folia pękła, czy się przecięłam ją tym lodem i po prostu większość tej wody była, jak otworzyłam rano zamrażarkę, jakby już po drugiej stronie tej folii i okazało się, że nic się nie stało, więc już po prostu folię wyrzuciłam i to jest jakby wystarczające według mnie rozwiązanie, nic tutaj więcej nie trzeba robić, bo zamrażarki są szczelne. Jak wygląda kwestia napełniania wody? Ja, no jakby ze względów praktycznych, mam zamrażarkę blisko kranu. W tym momencie to jest docelowe miejsce mojej zamrażarki w kotłowni, którą zamierzam przerobić wkrótce na spa, bo będzie tutaj też sauna jednoosobowa i po prostu obok mam taki zlew gospodarczy i mam po prostu węża, którym tą zamrażarkę napełniam zimną wodą. Ta woda, jeżeli napełniacie wodą z kranu, to będzie jakieś 12-14 stopni. Dlatego też ja po prostu wtedy po napełnieniu tą zamrażarkę podłączam do kontaktu i ona sobie na najniższym biegu chodzi, zazwyczaj ją na przykład włączam wieczorem i chodzi sobie jakieś 10 godzin do rana. Oczywiście to zależy od mocy zamrażarki, od tego jak ją napełnicie itd., itd. Za pierwszym razem proponuję kontrolować ten proces i na przykład zrobić to w dzień, żeby tej wody nie zamrozić. Bo nie chodzi o to, żebyśmy po prostu tutaj mieli kupę lodu, bo wtedy do tego nie wejdziemy. To jest taki oto termometr, to jest po prostu termometr kuchenny, a właśnie sobie sprawdzimy, jaka ta temperatura jest. I ja zazwyczaj po prostu właśnie przez noc, jak włączę tą zamrażarkę, to ona mi na tym najniższym biegu zmrozi się do mniej więcej zera, czyli gdzieś tam delikatnie ten lód jest, ale jakby jest w porządku. I moi drodzy, ja później tą zamrażarkę wyłączam, więc to jakby jakbyście szukali zamrażarki, tam wchodzili do tych zamrażarek, to patrzcie, czy Wam wygodnie, a nie czy to jest klasa energetyczna A+, A++, B czy C czy D, bo bardzo rzadko będziecie ją włączać, już Wam mówię. U mnie dzisiaj wcale nie jest mało stopni, bo u mnie jest dzisiaj 9 stopni, nie pokażę Wam tego, bo ona od razu ta temperatura już idzie w górę, jak wyciągam. Natomiast jeżeli włączę ją właśnie i ona ma 1 stopień, czy tam 0, i ja sobie do tej zamrażarki wchodzę i potem po prostu jak wychodzę, to ją zamykam i już nie włączam, bo oczywiście wchodzę do wyłączonej zamrażarki. I tak mniej więcej ta zamrażarka po moim wejściu codziennie jakby woda jest o 1,5 do 2 stopni wyższa. Więc ja od tego zera bądź jedynki idę sobie przez tydzień, mniej więcej właśnie do tych 10 stopni, staram się, żeby to nie było więcej niż 12 stopni i po prostu dopiero po tym tygodniu albo wymieniam wodę, albo po prostu jeszcze raz, bo to też mi się zdarza, załączam tą zamrażarkę znowu na noc, ona znowu się schładza, no i znowu przez cały tydzień ta temperatura idzie w górę, więc to sobie musicie indywidualnie sprawdzić. I uważam, że nawet wymienianie wody raz na 2 tygodnie, czy jeżeli rzadko z niej korzystacie, to raz na miesiąc, jest jakby wystarczająco ok, bo ja staram się po prostu wejść do tej zamrażarki czysta i do tej wody. A że temperatura tu jest bardzo niska, to tutaj się żadne mikroorganizmy nie rozwijają, nic się nie dzieje i powiem Wam szczerze, że już jakiś czas temu zapomniałam po prostu, to było w lecie, wyjechałam, zapomniałam o tej wodzie w zamrażarce, wróciłam po miesiącu, nie, chyba więcej nawet. I po prostu przerażona tak otwieram tą zamrażarkę i nic, ani jakiegoś zapachu stęchlizny, po prostu tam się naprawdę nic nie wydarzyło, wiadomo, woda już była cieplejsza, ale jakby wszystko było ok.
I teraz, jak tą wodę z tej zamrażarki wyciągnąć? No bo nie polecam wyciągania jej wiadrami, chociaż też można. My po prostu korzystamy, to jest na takiej samej zasadzie, że jeżeli mieliście akwarium, że się po prostu zasysa, wkłada się węża tutaj, wkłada się z drugiej strony, akurat wcześniej ten wąż był po prostu, bo to było przy balkonie, więc był ogrodowy i tam to szło na podlewanie ogrodu. Natomiast teraz po prostu prosto do zlewu i po prostu zasysam tą wodę, jak to brzmi, zasysam wodę. I ta woda po prostu tutaj się opróżnia, wylewa, więc nie zajmuje nam to dużo czasu. Jeżeli temperatura wody jest w okolicach zera, jedynki, a ja chcę rzeczywiście posiedzieć tam te 15 minut w tej wodzie, to zakładam skarpety z neoprenu, bo ja ogólnie mam dość słabe krążenie, mam niedoczynność tarczycy i tak naprawdę już teraz nie potrzebuję tych skarpet, tak zazwyczaj, ale bardzo długo morsowałam w tych skarpetach, bo po prostu w innym wypadku mnie, ja miałam takie po prostu igły w nogach, że nie mogłam wytrzymać i uniemożliwiało mi to morsowanie. Więc też mój organizm już się zaadaptował, ale naprawdę uważam, że to nic złego korzystanie ze skarpet. I to nie znaczy, że jesteś baba, jak korzystasz ze skarpet. To znaczy, ja jestem w sumie baba i czasem korzystam, czasem nie. To na przykład są najzwyklejsze właśnie takie skarpety z neoprenu, z Decathlonu, chyba za, nie wiem, 3 dyszki. I po prostu czasem je zakładam. Ja zazwyczaj morsuję i tak mi jest najlepiej, jakby tak jak mnie Bozia stworzyła, czyli no teraz dla Was siedzę w kostiumie. Więc po prostu, co robię? Albo morsuję rano, albo w ciągu dnia, albo wieczorem, tak jak mam czas, tym bardziej, że teraz jestem w trakcie mojego wyzwania 30 dni morsowania codziennie, chyba jest dzisiaj 8 dzień, więc dobrze mi idzie, ale nie zawsze mam czas rano. Zauważyłam, że wieczorem, bo rano to dostaje się takiego kopa, powera, po prostu na cały dzień, ale wieczorem wcale nie jest tak, że ja po prostu potem nie mogę usnąć i po prostu latam jak głupia, tylko właśnie to tak naprawdę jest takim fajnym też rytuałem, żeby te hormony sobie popracowały przez noc, żeby odpalić tarczycę i ten sen jest naprawdę całkiem jakościowy i fajny, więc nie mam problemu z zasypianiem. No ale przed zawsze robię sobie jakąś rozgrzewkę, taką, żebym się nie spociła, ale żeby to ciało rozgrzać, więc mogą to być przysiady, składy, o tym też jakby odsyłam Was do filmu, jak tam po kolei się przygotować do tego morsowania, ale jakby nie zapominajmy o tym, że tutaj też powinniśmy, jeżeli to robimy w warunkach domowych, również powinniśmy się rozgrzać. No i później sobie leżę w tej zamrażarce. Zazwyczaj jest to dla mnie taki moment wyciszenia, zapalam sobie świeczki. Odkryłam, że to jest w ogóle fantastyczny sposób dla mnie na medytację. I w ogóle ja w tej zamrażarce zazwyczaj właśnie mam jakieś nowe pomysły na nowe filmy na YouTube'a, pomysły do mojej firmy, jakieś różne rzeczy po prostu mi fajne przychodzą do głowy i widzę, że to jest taki czas, kiedy po prostu mój mózg chyba tak bardziej kreatywnie pracuje, szczególnie po tej medytacji. No i potem co? Wychodzę, wycieram się ręczniczkiem, ubieram mój cieplutki szlafrok, czasem wchodzę pod prysznic gorący albo do wanny i wtedy po prostu jest mi szybciej ciepło i tak lubię sobie postać, więc dlatego ta sauna myślę, że będzie super i właśnie połączenie jakby tych korzyści płynących z ciepła i z zimna, no ale to jeszcze chwilę muszę poczekać, aż się tutaj odkujemy i wtedy saunę kupię, chociaż powiem Wam, że wcale nie jest jakaś mega droga, bo jakieś 3-4 chyba czy 5, no około 4000 spokojnie już można niezłą saunę jednoosobową na podczerwień sobie zafundować. Wydaje mi się, że chyba wszystko, co Wam chciałam powiedzieć i wszystko, o co kiedykolwiek mnie ktoś zapytał, to już powiedziałam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać. Jeżeli kupiliście zamrażarkę i też z niej korzystacie, to też koniecznie dajcie znać, bo to myślę, że jest fajna sprawa, a nie jest to bardzo popularne. Ja Was zapraszam już we wtorek na świąteczny odcinek i będą też świąteczne mega przepisy keto, więc koniecznie zajrzyjcie na kanał w najbliższy wtorek. No i pewnie jeszcze pojawią się treści o morsowaniu, bo tam prosiliście o to, czy można morsować codziennie i o to jakiś taki przewodnik dla początkujących, więc trochę już jest na kanale, ale też myślę, że coś nowego nagram. Także pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!